Siemaneczko, kochani, witajcie w dzisiejszym odcinku. Dzisiejszy odcinek jest zainspirowany postem na naszej grupce. Pewna osoba wrzuciła post, w którym to na pewnej uroczystości została wywołana. Została poproszona o zdjęcie swojej bluzy, gdyż godzi nią po prostu w dobre obyczaje i to jest propagowanie czegoś, co można nazwać ewentualnie pornografią bądź innymi rzeczami tego rodzaju. Bluza mniej więcej wyglądała tak. Napis miała Love Hotel. Gdybyście nie wiedzieli, to są takie hotele, gdzie wynajmuje się pokoje na godziny. Wchodzi się i w wiadomym celu i wychodzi się no później po tych kilku godzinach stamtąd, jeszcze się opłatę i idzie się dalej na miasto. Są to popularne hotele, przynajmniej były w Japonii. Mało kto wie, taka ciekawostka, firma Nintendo, zanim zaczęła produkować gry, była właśnie związana z takimi love hotelami. No ale tutaj nie chcę o tym dyskutować, chcę bardziej podyskutować o tym, co można, czego nie można w szkole, bo często piszecie, że a ktoś tam, nauczyciel mi zabronił chodzić w takiej bluzie, a tutaj miałem taką bluzę i tak wyglądam i nauczyciele mówią, patrzą się na mnie źle i w ogóle. Dlatego dobra, zaczynamy. Po pierwsze, jeżeli chodzisz w swoich ulubionych hype'owych ciuszkach po szkole i nauczyciel w pewnym momencie powie ci zdejmij to, no to po prostu musisz zajrzeć do statutu. Statut, regulamin, różnie się nazywa, każda szkoła musi mieć swój statut i w statucie jest wyszczególnione, co uczeń powinien mieć. Przykładowo w statutach zazwyczaj jest napisane, jeżeli masz mundurki, to że to musi być ten konkretny mundurek, jeśli nie masz mundurka, no to jest na przykład schludny ubiór. I teraz wielu nauczycieli powie, że schludny ubiór to nie jest na przykład bluza wetmą z przedłużonymi tutaj rękawami, że to nie są poszarpane dresy, że to nie są buty jakieś nie wiadomo jak wyglądające, jak poniszczone, że to nie są na przykład dresy bądź spodnie bajkery z dziurami. Że na przykład nie możesz nosić headbanda albo nie możesz nosić czapki w szkole. No i tutaj nauczyciel oczywiście nie będzie miał racji. Poszukałem trochę w orzecznictwie i nie znalazłem nic na temat tego, żeby sądy albo nawet Trybunał Konstytucyjny, bo tutaj niektórzy zaczną przywoływać konstytucję, że mamy wolności i w ogóle. Nie, proszę tego nie przywoływać w ogóle w tym momencie. Trybunał Konstytucyjny tym by się na pewno nie zajął, jeżeli już mówimy o tym. No oczywiście skierujecie sprawę do TK po wszystkim, no to spoko, no jak nie uda wam się w sądzie, to skierujecie do TK, no to może zajmie się za 5 lat. Ale tutaj oni nie mają racji. Pamiętajcie o tym, że jeżeli nie macie wyszczególnionego tego mundurka, to ważne, żeby ubiór był schludny i żeby był ok. I teraz tak, jeżeli boicie się, że wam coś zrobią, to nic wam nie mogą zrobić. Za to nie mogą was usunąć ze szkoły. Jeżeli was usuną ze szkoły, pozostaje wam droga sądowa. Tam raczej nie ma żadnego problemu, żeby to wygrać, bo to jest sprawa, według mnie, to totalnie jest, jeżeli ktoś idzie ubrany tak, jak my to mamy na myśli, to znaczy, no wiecie, zwykłe dobre spodnie, zwykłe buty, jakaś tam bluza z jakimś dziwnym napisem, co komuś załóżmy przeszkadza. Powiem, że na przykład na religii niektórym przeszkadzała bluza, że gdzieś był tam jakiś krzyż i niektórym się to nie podoba, gdzieś jest jakiś tam szatan, nie wiadomo co, niektórym się to nie podoba, no ale za to nie możesz zostać usunięty ze szkoły, no naprawdę. Jeżeli już ustaliliśmy, że tak naprawdę nic nie można, powysyłając się do psychologa, tam w tym poście było nawet napisane, że ktoś chciał wezwać policję, ja się zastanawiałem, jaka policja, po cholerę ta policja, że niby to jakieś propagowanie pornografii, ja to bym powiedział tak na miejscu tego chłopaka, wiem, że to jest trudne, ale ja bym powiedział tak, że spoko, możecie wezwać tą policję, nie mam problemu, ja bym nawet na nią poczekał i bym tylko patrzył się na ich miny, jak się śmieją, ja bym się z nami razem z nimi śmiał i ten nauczyciel by nic innego, tylko się wkurzał. Jednakże wiecie, jak w życiu bywa. To, że masz rację, to nie ma znaczenia. Znaczenie ma to, kto ma władzę. A władzę ma nauczyciel. Nawet jeśli zgodnie z prawem nic ci nie może zrobić, to dobrze wiesz, jak jest. Gdzieś tam cię bardziej odpyta, gdzieś tam będzie na ciebie patrzył, gdzieś tam będzie głosował za to, żeby obniżyć ci sprawowanie. I tutaj należy się zastanowić, co trzeba zrobić w takim wypadku. Musicie wiedzieć, że po prostu nie warto tutaj iść zaparte, że okej, mam rację. Warto powiedzieć, że dobrze, ja mam rację, tak trzeba pomyśleć, trzeba chwilę iść zaparte, jeśli widzisz, że tu jest ściana. Jeśli widzisz, że jest ściana, to nie idź dalej. Po prostu powiedz, dobra, ja zdejmę. Zdejmujesz tą bluzę, która nie pasuje, chowasz ją do szafy i już więcej nie przychodzisz do niej do szkoły. Naprawdę, hype żaden nie ucierpi, ty nie ucierpisz, a twoja edukacja szkolna też nie ucierpi, bo wiecie, jak by mogło być. Trzeba pamiętać jeszcze, że mieszkamy w Polsce. Jeśli wyglądasz inaczej niż inny, jesteś inaczej ubrany, to od razu widzisz wzrok wszystkich na sobie. I nie jest to dobre, w szczególności w szkole, kiedy wszyscy na ciebie patrzą. Wiemy, jaki mamy system edukacji, wiemy, jak nauczyciele potrafią się
wymyślić na uczniach i tak naprawdę jest. Więc według mnie nie ma sensu tego dalej ciągnąć. Jeżeli mnie by coś takiego spotkało, ja bym zdjąłbym tą bluzę, zdjąłbym te ciuchy. Następny dzień przyszedłbym jakoś normalnie ubrany, bo naprawdę da się normalnie ubierać. Zresztą coś sam o tym wiem. Sam chodziłem do szkoły, sam chodziłem do liceum, ubierałem się tak, żeby było dobrze. Pójdziecie na studia i będzie trochę inaczej, bo tam już trochę mniej zwracają na ciebie uwagę, ale jednak tam jest jeszcze większa władza profesora i też nie należy się wychylać zbytnio. Bo na przykład ja, gdybym przyszedł w niejednym swoim ciuchu, w niejednym swoim bucie, przyfitowany nie wiadomo jak na uczelnię, to zwróciłbym olbrzymią uwagę. Ja często wolę nie zwracać na siebie olbrzymiej uwagi i wolę założyć coś na górę, co wygląda normalnie. Jedynie buty zakładam takie, jakie chcę, no bo butów nie widać, jak sobie siedzę na sali, więc siedzę sobie na sali i nikt mnie nie widzi, to znaczy nie będę pytany do odpowiedzi, bo wiecie, to są ludzie. Jeśli wyróżniasz się z tłumu, to od razu jesteś bardziej, zapamiętują cię, zapamiętają twoje imię, wiedzą kim ty jesteś, mniej więcej sprawdzają i wtedy, jeśli na przykład nie podpasujesz komuś, no bo na przykład jest jakiś starszy profesor, doktor, on już jest bardziej konserwatywny, patrzy się na ciebie i widzi, o ten będzie pytany, tego będę brał, a po co sobie życie uprzykrzać? I chodzić na dyżury, zaliczać to później, to nie ma sensu. Dlatego ostatnio jakiś ziomek spotkał mnie na ulicy, właśnie zrobił sobie ze mną zdjęcie, bo taki młodszy niż on, zapytał mi się, dlaczego nie mam bluzy Supreme. Ja byłem ubrany w płaszcz, byłem ubrany w zwykły sweter i tylko na nogach miałem easy. No i on się mnie zapytał, dlaczego. No to ja mu właśnie odpowiedziałem to samo, co wam. Dlaczego czasami nie warto, nie chciałbym się stać ulubieńcem do pytania o wszystkie rzeczy, no bo czasami człowiek nie ogarnie materiału na następny dzień. Jest to jeszcze inaczej niż w szkole, bo wy w szkole mniej więcej wiecie, jak to jest, w liceum, wiecie, jakie jest pytanie, w gimnazjum, teraz już nie ma gimnazjum, chociaż ostatnie klasy już są, w podstawówce, wiecie, jak wygląda mniej więcej pytanie, wiecie to wszystko, a w na uczelni to nie jest tak, wiecie, na studiach mogą cię wyrwać do odpowiedzi w każdym momencie. Dlatego jeszcze wracając do tej szkoły, pamiętajcie o jednym, do szkoły ubierajcie się jak do szkoły. Załóżcie sobie hype'owy itemek, załóżcie sobie inne rzeczy, ale tak, żeby niezbyt razić wszystkich dookoła, bo nie ma sensu zwracać na siebie zbytniej uwagi, a później po prostu będą z tego same problemy. I zawsze przyznawajcie nauczycielowi rację. Na swojej drodze uczniowskiej spotkałem wielu nauczycieli i niektórzy naprawdę byli spoko, niektórzy naprawdę byli w stanie mnie zrozumieć i naprawdę nie było żadnego przypału, ale niektórzy byli tacy, którzy byli po prostu murem. Trzeba było im przyznać rację, bo oni to lubili i naprawdę bardzo sfrustrowani byli chyba życiem i tyle mogę wam o tym powiedzieć. Zresztą wiecie, jak to wygląda. Chodzicie do szkoły i naprawdę potraficie wyróżnić tych fajnych nauczycieli, z którymi zawsze da się dogadać i tych bardzo sfrustrowanych życiem, którzy naprawdę nie wiem, co robią w tej szkole. Tylko do szkoły ubieramy się ładnie, schludnie, jakiś itemek i nie ma co. Ty nie ucierpisz, inni nie ucierpią, a koledzy i tak wiedzą, jak się ubierasz i tak hype'owe itemki będziesz mógł nosić, więc nie ma żadnego z tym problemu. Dziękuję za oglądanie. Napiszcie mi na dole, co was spotkało właśnie w szkole. Czy spotkały was takie sytuacje, że ktoś do was podszedł i powiedział, że masz zdjąć tę ubranie? Co sądzicie o ubieraniu się do szkoły? Jak się ubieracie do szkoły? Powiedzcie mi wszystko to, co jest związane z tym tematem. Wszystko to, co poruszyłem w tym odcinku. Napiszcie mi, co o tym sądzicie.